powieści z deszczykiem. Dziś tajemnicze zniknięcie barona Chlipena. Padał deszcz. Baronowa Szlochem leżała nago na starym szlafroku. Czyżby jej było aż tak gorąco? O to już należałoby się zapytać samego zainteresowanego, czyli starego margrabiego Rudolfa von Szlafroka. Otóż to. Z tym, że to i tak nie gwarantowałoby konkretnej odpowiedzi, jako że von Szlafrok był niemową od urodzenia. Od urodzenia się córeczki baronowy. Znaczy się baronowny Trudy Szlochem. Wytłumaczcie mi, proszę, jak to możliwe? Ano, możliwe i to chociażby z tego powodu, że Rudolf, jako obłędny rycerz, bardzo wiele podróżował. A, to tak. Po całym świecie. Rozumiem. A ponieważ, jak wiemy, podróże wymagają funduszy i miał się wtedy Rudolf zajęć przeróżnych i traf chciał, że właśnie wtedy, kiedy baronowa Szlochem wydawała na świat córeczkę, tak. O której mówiliśmy, von Szlafrok najął się był jako położnik do kliniki chorego człowieka założonej w roku 1560 przez morfinistkę i markietankę Bertę Nugat. Tę samą. Której to portret wielkości naturalnej, jak pamiętacie, wisiał w holu kliniki. Przypomnijmy w tym miejscu, iż autorem tego portretu, znanego jako Martwa Natura z Nugatem, jest słynny malarz wenecki Jan Tyc. Ja wiecie, że jakoś nie słyszałem o tym malarzu. Zapewne dlatego, proszę ojca, że w owych czasach, i tu wyjaśniam, panowała wśród malarzy weneckich maniera. Aha, polegająca tak, na tym, iż posłuchni dziełem podpisywali się oni najpierw nazwiskiem, a dopiero później imieniem. Sądzę, że nazwisko Tyc Jan nie jest chyba ojcu obce. A to dopiero rzeczy samej, synu, rzeczy samej. Zrekapitulujmy może to, co do tej pory zostało powiedziane. Koniecznie. A więc jak się dorozumiewam, stary Szlafrok, wtedy jeszcze młody, tak, asystował jako położnik przy narodzinach córeczki baronowej, tak, które miały miejsce w klinice chorego człowieka. Tak? Tak. Tak. I od tej pory za nie mówił. Jak to? Tak? Jak to? Co mogło być tego powodu? Może po prostu sam proces rozrodczy, tak. Którego był przecież naocznym świadkiem. Poraził nerwy w sposób tak szczególny. No, przemawiałoby za tym dobitnie jedno z dwóch słów, które co jakiś czas dobywało się z przedwcześnie umilkłych wart Szlafrok. Jakież to słowo, synu? Łono, ojcze. Łono. Rzeczywiście jest w tym jakiś ślad prawdopodobieństwa, ale jak to się stało, że Szlafrok zamieszkał ze Szlochenową i to w dość zażyły sposób, czyżby połączył ich wspólnie przeżyty poród? No nie. Nie zupełnie. Rzekłbym raczej, że połączyło ich tyleż nagłe, co tajemnicze zniknięcie małżonka Szlochenowej, barona Chlipena. A także drugie z dwóch słów, które co jakiś czas dobywało się z przedwcześnie umilkłych warg starego Szlafroka. Nie będąc pewnym, czy wszystkim z was, drodzy moi, sprawa test dostatecznie znano. Nie bardzo. Na wszelki wypadek wyciąłem z głosu krewalcu, proszę, notatkę o tym traktującą. Jak widzicie, mocno już pożółkło, ale inkaus nadal wytrzymuje próbę czasu. Proponuję pobieżny rzut oka na niektóre akapity. Tajemnicze zniknięcie barona Chlipena. I dalej. Teraz ja. Oto, mord czy miłosna eskapada? Proszę cię. Gdzieś się podziało puzdro z opalami. No i właśnie tu dochodzimy do drugiego słowa, które co jakiś czas dobywało się z przedwcześnie umilkłych warg starego Szlafroka. Opale. 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 Tak właśnie mówi z dużym wysileniem, wyciągając przy tym rękę w kierunku genueńskiej sekretery, na której stało niegdyś zaginione puzdro. Nie wiem, jak wam, drodzy, to radzi, ale mi powoli zaczyna się wszystko układać w jeden logiczny ciąg przyczynowo-skutkowy, a nawet chwilami zazębiać. Tak, no ale powróćmy do komnaty baronowej, która właśnie wstaje ze starego Szlafroka i przeciągając się niedbale wrzeszczy: Stajenna! Stajenna? Wydawało mi się zawsze, że to raczej męskie zajęcie. W zupełności się z ojcem zgadzam. Ale w posiadłości Krenwald wszystkie stanowiska obsadzone były wyłącznie przez kobiety. A stało się tak za przyczyną bardzo nieprzyjemnego incydentu, którego autorem był były kamerdyner Herr Fluchte Schwein. A tak. Otóż, kiedy pewnego ranka baronowa wrzasnęła: Masz talerz!
Zaskoczony tym zupełnie kamerdyner odkrzyknął jej bezmyślnie: nie, nie mam talerza. A sami przecież wiecie, że rano baronowa nade wszystko nie znosi krzyków u innych. Ten nieodpowiedzialny wybryk kamerdynera Herr Fluchteschweine kosztował również utratę posady Stangreta Hexenschussa i koniuszego Reise Fiber. To był raczej koniuch, moim zdaniem. A jak go zwał, tak go zwał. W każdym razie dlatego to właśnie u baronowej pracowały same kobiety, a wśród nich między innymi stajenna Regina Herz-Amper. Milutka skądinąd i pulchna dziewczynka, jak również ochmistrzyni Frau Zimmer. A tak. No właśnie. No więc, kiedy już Frau Zimmer przyprowadziła stajenną Reginę Herz-Amper, baronowa wrzasnęła ponownie: dla mnie konia, a dla pana kule. Czyżby stary szlafrok był aż tak schorowany? Ale skąd? Udawał się po prostu na codzienną, zwyczajową partyjkę kręgli z kolegami z krembalskiego regimentu. Tak, tak, tak. I teraz proszę uważajcie, mili kameradzi, bo zbliżamy się do kulminacji, która nastąpiła podczas wspomnianej już partyjki kręgli. Otóż jeden z jej uczestników, nikomu nieznany Franciszek Pieczka, wielmożar ze Słowacji, popisał się wielce niefortunnym rzutem, w wyniku którego stary szlafrok osunął się na posadzkę uderzony w ciemię. A przecież powszechnie uważano, że jest nie w ciemię bity. Ale posłuchajcie, co się dzieje dalej. No. Kiedy stary szlafrok dochodzi już do siebie, okazuje się, że wraz ze świadomością powraca doń i mowa. Niemożliwe. Odzyska. A na dodatek jeszcze spod obficie spływających z policzków, pod wpływem przeżytego stresu, szminek, spod oberwanych niefortunną kulą brwi, rzęs oraz bokobrodów, wyłania się tego charakteryzatora. No i co wy na to? Co wy na to? Zaraz, panowie. A co w takim razie stało się ze starym szlafrokiem? No co się stało? No to proste. Nic. Ponieważ on nigdy nie istniał. Jakże to? No bo zauważ, że pojawił się on dopiero w momencie zniknięcia barona. Zgoda, ale dlaczego wobec tego Chlipen skrywał się pod maską szlafroka? Albowiem chciał wytropić sprawcę kradzieży puzdra z opalami. I dlatego wciąż powtarzał opale, tak? Nie. Powtarzał to dlatego, że jak wyjaśnił później uszczęśliwionej baronowej, usiłował jej po prostu powiedzieć: opalę cię troszeczkę, kochanie, wyciągając przy tym rękę w kierunku geniueńskiej sekretery, na której kiedyś leżało puzdro z opalami, a teraz zaś kurlandzka papierośnica pełna ulubionych przez barona cygaretek ze złoconymi mundsztukami. A czy nie prościej było wziąć je sobie samemu? Jakże to tak, bez przyzwolenia? A gdzież ogłada, a gdzież maniery? No tak, rzeczy sami. Ale dlaczego właściwie stracił mowę? Dlaczego stracił mowę? Pod wpływem wstrząsu, jakiego doznał, widząc zamiast oczekiwanego syna zupełnie nieoczekiwaną córkę. Stąd właśnie to słowo, łono, mające być zresztą zaczątkiem zdania, którego nigdy już nie było mu dane dokończyć z powodu nagłej utraty mowy. No tak. To zdanie, to łono jest podmienione. Po prostu nie chciało mu się wierzyć, że to jego córka. No nie, panowie. Baron i mówi łono? A widzisz? Musisz wiedzieć, synu, że baron Chlipen pochodził z Kieleckiego. I zawsze, ilekroć był w stanie silnego wzburzenia, powracał do mowy swoich dziadów. A zatem pozostaje jeszcze do wyjaśnienia dwie kwestie. Mhm. Dlaczego baron najął się jako położnik? Tak. I kto skradł opalę? Właśnie. Najął się, aby zarobić na odkupienie żonie opali. Gotówką bowiem nie dysponuje. A co zaś tyczy się samych opali, to ukradł je, mszcząc się tym samym za zwolnienie go z pracy. A kto ukradł? Nie, właśnie. Kamerdyner Herr Fluchteschweine. Słuchajcie, dlaczego baron nie oddał go po prostu do cyrkułu? Albowiem to nie był żaden kamerdyner, tylko przebrany za niego brat wyrodny Chlipena, margraf Rechotenberg. Skończony pustak i wartogły. Notabene zresztą szef marchii sycylijskiej, która to podówczas właśnie znalazła się w olbrzymich tarapatach finansowych. No, niby wszystko dało się wyjaśnić, ale ciekawi mnie, czy też można w jakikolwiek sensowny sposób
Wyjaśnić nieco jakby przesadzoną zażyłość baronowej ze szlafrokiem. Zwłaszcza, że jak gdyby nie miała ona pojęcia o tym, że to jej rodzony mąż. To tylko pozorna trudność. Dlaczego? Baron wcale nie usiłował tego wyjaśniać, albowiem wiedział, że baronowa ma na niego haka w postaci jego romansu ze Stajenem. Słuchajcie, ale jakim cudem dowiedziała się o tym? Albowiem to ona była przebrana za stajenną Reginę Hertz-Amper. O, tak, wolne tak, żarty, tak. Przyjacielu. Pamiętasz przecież, że był taki moment, w którym ochmistrzyni przyprowadziła stajenną baronowej. Zgadza się. Zgadza się. Bo to nie była już baronowa, tylko przebrany za nią koniuszy Reisefieber. Słuchajcie, to kto był w takim razie koniuszym? Stangret Hexenschuss, za którego przebrała się Frau Zimmer, będąca nikim innym, jak założycielką kliniki chorego człowieka Bertą Nugat. Tą, którą sportretował Tycjan? Tak, zgadza się. Tycjan, de facto brat Flipena, Rechotenberg, który podawał się za kamerdynera Herfluchte Schweine. Bez was to ja bym tego nigdy nie rozebrał. Wszystko się ostatecznie pięknie wyjaśniło. W rzeczy samej, synu. A deszcz, synu, padał i padał.